Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z projektu Łączymy Pokolenia poprzez malarstwo intuicyjne w dzielnicy Bemowo. Projekt jest realizowany przez Fundację Akademia Iwony Kalaman, a finansowany przez Urząd Dzielnicy Bemowo. Dziękujemy. Grażyna Cholewińska. Iwona Kalaman. No to co, Grażynka? No, za nami stoi obraz, który namalowałyśmy na poprzednich zajęciach, na Państwa oczach on powstawał. Tak się zadziewa, tak? Jak już człowiek zacznie, wkręci się, zacznie robić jakieś grajcarki, tak? Co myśmy robiły, świderki. Wyszły dmuchawce, radość się rozprzestrzenia, tak? Z tego obrazu. I dzisiaj też coś pewno zrobimy pięknego. Nauczymy Państwa czegoś. Tak, dzisiaj porozmawiamy o czym, Grażynko? Dzisiaj porozmawiamy o tym, że obraz ma też, poza tym, że jest kolor, tak, który nakładałyśmy, jest forma, czyli te kółeczka, to jeszcze jest taka faktura, struktura obrazu, którą możemy wykorzystać, żeby urozmaicić nasze dzieło sztuki. Dokładnie. A co używamy, żeby zrobić tą strukturę? No właśnie, używamy dokładnie to, co mamy w domu. Czy na początku jest potrzebny klej. Jakiś dowolny klej, który można kupić. Ja polecam Wicol. Tak, tutaj ja mam klej uniwersalny, magiczny. Jego jest mniej. Wicol jest fajny, bo jest duża. I wszystko przyklei. Właśnie, duża butelka, ją wszystko przyklei. Lepiej założyć rękawiczki przed zabawą w ten sposób. I ten obraz, tą strukturę przygotować sobie nawet trochę wcześniej. My powiemy o rzeczach, które nawet sobie nie zdajecie sprawy, że można wykorzystać do obrazu. No, mamy je w domu. Tu ja na przykład mam groch. Taki groch upany. Akurat mam groch, ale może być to kasza, jaglana, ryż. Coś drobniutkiego, twardego, co można przykleić na obraz. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy pestki dyni. To są pestki dyni ususzone, też bardzo fajnie wyglądają po zamalowaniu. Ja uwielbiam, jak dostaję kwiaty, a szczególnie róże, to później cały dom wykładam płatkami róż i je suszę. Nie dość, że w domu jest przepięknie, bo wszędzie są płatki, które się suszą, a później mamy takie płatki też do wykorzystania. W sklepie plastycznym to się nazywa papier ryżowy. Aha. To jest bibuła ryżowa, tak naprawdę. I ją też można dostać w sklepie plastycznym. Ale, uwaga, kupując obuwie bądź bieliznę, tak, po prostu nie wyrzucamy tego, co jest w środku, w pudełku, tylko odkładamy. To potem można bardzo fajnie tak właśnie zgnieść. On się ładnie pogniecie. I to jest piękna taka faktura, struktura pod obraz, którą możemy nakleić. On jest mięciutki, łatwo wchłania klej, super się przykleja. Kolejna bardzo, bardzo ciekawy materiał na strukturę to jest zwykła gaza. Gaza, którą można kupić w aptece. Za grosze. Za grosze i też przykleić ją na podobrazie za pomocą kleju. Świetne efekty można uzyskać, ponieważ gazę można kształtować. Tak? Ona nie musi być taka rozłożona na płasko, tylko jak już ją położymy, to można po prostu ukształtować ją dłońmi na mokro i powstają nam jakieś takie... Na przykład chmurka taka. Chmurka, bieżąca. Fala. To, co Matka Natura nam zaproponuje oraz znajdziemy we własnej kuchni bądź w szufladzie, na przykład ze starą biżuterią, bo jak zginie jeden kolczyk i drugiego nie wyrzucajmy, bo on się może przydać. Po prostu przykleimy go na obraz. Dokładnie. Efekt może być niesamowity. Przyklejałaś kolczyki na tak, obraz? Tak, tak. Przyklejałam kolczyki. Mam nawet taki obraz z kolczykiem po środku. Takim ceramicznym. W formie kółeczka. Bardzo, bardzo fajnie. Czyli jak biżuteria nam się popsuje, zdekompletuje tak. To. Możemy ją później wykorzystać na obraz, bo to tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza. Ale jak ją puścimy swobodnie, to tak naprawdę nic nas już nie będzie ograniczać. To może przejdziemy i pokażemy Państwu, jak to wszystko
Do roboty. Do roboty. Do roboty. Robić. Klej, rękawiczki. I przygotujemy. Jedziemy. Tu kleju pójdzie sporo. Można to też przykleić na farbę, ale klej jest skuteczniejszy. Tu przyklejamy klejem papier. Cała powierzchnia obrazu nie musi być w strukturze. Może być tylko środek. I jeszcze bardzo polecam gazę. Gaza kupiona w aptece. Można wziąć kawałek tej gazy, nie całą. Gazę można bardzo fajnie też kształtować. No to jest właśnie to, co tutaj... To, co przyklejałyśmy. Grażynka przyklejała. Ale Grażynko, poczekaj. Powolutku. Jest bardzo dużo pytań. A, w sprawie dziubdziasków. Tak. Trzymaj obraz. Co to jest? Właśnie. Kupujemy pod obrazie i doczepiają nam z tyłu takie patyczki. Torebkę. Torebkę z patyczkami. I co to jest? Co to jest? Grażynka, co to jest? Do czego to służy? Powiedz wszystkim, jak to wykorzystać, czy przykleić na obraz? Do czego? Możemy. To jest po to, żeby ustabilizować ten obraz tutaj na rogach. Czyli wkładamy tym ostrym końcem w dziurkę. Bo to, tutaj są takie, są takie nacięcia. Nacięcia. Tak, w to wypuści. Nacięcie dociskamy. A najlepiej jeszcze to dobić młotkiem. To jest szczególnie istotne przy większych formatach, żeby ten obraz tak się nie wypaczył, nie zwichrował. O, i teraz wsadzamy delikatnie, a później weźmiemy taki mały młoteczek i to dobijemy. Teraz też wsadzimy. Tu mamy naszą strukturę. W którą stronę będziemy to malować? Chyba może tak. Jest gaza, płatki róż, pestki dyni. Użyłyśmy groch. Troszeczkę sobie obraz podsech i już jest gotowy. Do tego, żeby go pomalować. Intuicyjnie. Oczywiście. Już się nie mogę doczekać. Ach! Czyli do roboty. Do roboty. Do roboty. Właściwie to też można strukturę malować. Można sobie malować, pokrywać ją też gąbką. Ale jeśli się do końca nie przyklei, się odkleja podczas malowania, to jeżeli wklepiemy w to farbę, no to ta farba też tak działa jak klej. Także jeżeli zacznie się ruszać nasza gaza albo papier, nie przejmujmy się. O, tu ci podkradę. Dobrze, tutaj ci dam ten sam, co to tam. Dobrze. Rozcieraj go. Nam się chyba z falami skojarzyła ta gaza, bo widzę, że takie kolory poszły. Można bardziej mokrym pędzlem czy gąbką to robić. O, wtedy uzyskamy takie cieniowanie. Ja tutaj muszę szybko zadziałać, bo ty widzę, że się rozkręciłaś z tym szarą. Tak, ja myślę, że to też będziemy zaraz nakładać kolejną warstwę na to, co jest tu wypukłe. To się będziemy łączyć ze złotem, tak? Przy takim wspólnym malowaniu jest, słuchajcie, najfajniejsze to, że każda z nas ma inną koncepcję. Jak ja zaburzę koncepcję Grażynki, to ona to zaczyna sobie po swojemu działać. I to tak właśnie, później taki ładny efekt wychodzi, Grażynka. Ja tu generalnie nie mam koncepcji, tylko tak po prostu ufam, że wyjdzie dobrze. Zabrudziło na czarno, nie wiem czemu. No bo wzięłaś, musiałaś maznąć
czarnym. No właśnie. Proszę Cię bardzo. No ale zawsze możemy wszystko zamalować. A czarny kolor, on też dodaje głębi. Jak położymy pod spód ciemniejszy kolor, a potem na żywo użymy jaśniejszy. To się nie należy w ogóle nic tym przejmować. Jak się koleżance coś zamaluje, to ona zaraz domaluje. A, tu się zaczęło odklejać, to trzeba troszeczkę farby wklepać, prawda? Nie przejmować się, co wyjdzie. Tylko, żeby ona się tu nam przykleiła, ta struktura. A tu fajnie jest użyć szpachelki, która tak bardziej pracuje po wierzchu. A ja pracowicie przyklejam strukturę gąbką. Zaraz to potem jakoś wykończymy, tak? My nie rozmawiamy z Iwanką ze sobą, bo malujemy w ciszy. Bo jak jesteśmy w ciszy, to jesteśmy sobie, we wnętrzu. Więc nie rozpraszamy się, nie plotkujemy, prawda? Dokładnie, ale to w ogóle nawet ja nie mam takiej potrzeby, żeby z tobą rozmawiać. Przepraszam cię bardzo, jak maluję. Ale... po prostu to jest takie porozumienie bez słów. Dokładnie. Więc... też fajnie, jak się maluje obraz, żeby od czasu do czasu odejść i spojrzeć na niego z perspektywy. Bo zupełnie inaczej wygląda z 20 cm, a dopiero jak odejdziemy jakieś 2 metry, to jest efekt. Nie, no bo ja jak maluję, to tak właśnie się śmieję, że jestem w obrazie, a dopiero jak odejdę, to dopiero widzę... to się dziwi. To się dziwi. Co ja namalowałam. Co ja namalowałam, dokładnie tak. Także lepiej jest malować w sumie na stojące, bo łatwiej odejść. W obrazu. Od razu. To jest z mojej strony też. Masz to na gąbce. Teraz możemy sobie... może być i w tą stronę ten obraz. Nie ma... też bardzo ciekawie wygląda, prawda? Tak. Ale wiesz co, jeszcze miałaś taki fajny psikacz w sprayu. A jest psikacz w sprayu. Co? Żółty, ale możemy psiknąć. Obraz też trzeba wiedzieć, kiedy skończyć. Trzeba. Dlatego dobrze jest odchodzić od obrazu i patrzeć, jak jest już teraz, tak? Bo być może, że no, czasami może być potem na przykład gorzej, tak? Niż lepiej. Nie ma nigdy gorzej. Inaczej, o. Inaczej. Może być inaczej, a ta poprzednia wersja bardziej nam się podobała. No już do niej się nie wróci. Trzeba robić, żeby nie zgubić efektu struktury, no bo ten obraz, pamiętajmy, że on był robiony dla struktury. Jak to już tak zupełnie wyschnie, to też się możemy pokusić o to, żeby jeszcze zrobić jakieś poprawki. Na takim całkiem suchym. No, też żeby nie przesadzić. Zupełnie w innych kolorach obraz, niż z poprzednich zajęć, który nam wyszedł. Narzędzia właściwie podobne, poza tym, że dodałyśmy strukturę na początku, przykleiłyśmy, ale też malowałyśmy gąbką, szpachelką, pędzelkiem, palcami, dłońmi i jeszcze użyłyśmy farby w spray. A właśnie. Jeszcze trochę, póki on jest wilgotny, tak? Jeszcze mogę trochę nałożyć świeżej farby. Póki jest wilgotny, to możemy nałożyć... a! Dobrze.
Jej, ale tego mi brakowało. Tak. To jest taka przyjemność. Też prosimy o propozycję tytułu. Obraz będzie wisiał w galerii na Bemowie. Z czym to ci się kojarzy, ten obraz? Kojarzy mi się z naturą, bo to są kolory, kolory natury. Weszła zieleń. I coś z wodą. Na pewno woda. Skarb piracki. A, właśnie. To są te kamienie, tak? A to jest fragment łodzi, która zatonęła. Tak, pirata. Tak, właśnie ja tu nawet widzę. Dziób, zobacz. No, dokładnie. Tam gdzieś. Ona tak sobie leży na dnie morza. Dokładnie. I tak rybki między nimi tak pływają, tej łodzi, tych szczot. Titanic z brylantem. Właśnie, no, jakaś tajemnica. Tak by można było długo. Czyli opowiedzieć. Okazuje się, że ile? W ciągu naprawdę kilkunastu minut powstał taki obraz, który no, możemy sobie powiesić na ścianie lub dać w prezencie. Naprawdę bardzo ciekawy. Do obejrzenia w galerii. Oczywiście. Na Bemowie. Tak, oczywiście, bo tam będą powieszone te wszystkie nasze obrazy, które powstają w trakcie kręcenia. To jest bardzo, 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 bardzo nowe dla mnie doświadczenie. Tą jedną ściankę jakąś taką zarezerwujemy właśnie na obrazy z filmików i zapraszamy Państwa, żeby przyjść przy okazji zakupów, wejść piętro wyżej i obejrzeć sobie, jak one tak naprawdę wyglądają. Piąty odcinek będzie, piąty, tak. Będzie kręcony, czyli następny w galerii na Powstańców Śląskich 129, tak. Na pierwszym piętrze. Tam już wiszą obrazy. Część wisi, a to będą zawieszone i będziemy Państwa namawiać w dalszym ciągu do malowania, do przesyłania nam obrazów i potem do powieszenia. Tak, galerii, oczywiście. Mam nadzieję, że wszyscy się tak dobrze bawili jak my. Tak, bo to jest zabawa. I naprawdę, proszę sobie wyobrazić, że na przykład żona z mężem maluje wspólnie obraz. W zgodzie, wow. Harmonii. Aż dostałam ciarek. A potem wieszają go sobie w sypialni albo w salonie. A co się po malowaniu może zadziać? Cuda. Jeszcze raz dziękujemy i do widzenia. Do zobaczenia.